Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, wracamy. W sumie nam niewiele już zostało tutaj do roboty, z tego co widzę przynajmniej. Bo wiecie, mamy kluczy strażników właśnie, no jeszcze tak naprawdę tylko Paradise... Paradise? Dobrze mówię? Ancient Paradise, tak. Musimy jeszcze tylko to zrobić. Mamy cztery klucze. Brakuje nam jeszcze jednego, no i brakuje nam też atmosfery. Atmosfery, która tutaj jest. A raczej jej nie ma. Co ja pierdzielę? Nie wiem. I tak samo nie mogę się skupić na grze. Po pierwsze. Motyl złota larwa 1500. Na pewno będę chciał go sobie wykluć. 1500 owadów. Znaczy 1500% owadów. To nie jest kij dmuchał. Wow. Ale ekstra. Ale ładne. Dobra, czyli mamy 300 gram? Yep, 300 gram. Przykład te dają tylko i wyłącznie 46. No to jest różnica i on daje tylko i wyłącznie 230%. 1500 a 230, no to jest różnica. Rozumiem, że tych larw zwykłych się nie da wrzucać, tak? To jest nie do zrobienia, nie. Ale trudno. Warto się było przekonać. Warto się było przekonać. No i dobra. Chodźmy sobie na drugą stronę. Chodźmy sobie na drugą stronę. Nie mamy jeszcze w ogóle zwierząt. Biomasa nam też tam niby idzie. Idzie jak idzie. Biomasa rośnie. Tylko przydałoby się zobaczyć, co my możemy jeszcze odkryć, czy w ogóle cokolwiek możemy odkryć. Na pewno terraformacja zwykła nam by się przydała. Filtr wody, teleporter, rozsiewa drzew T3. No tu już niewiele nam zostało. To jest rozsiewa drzew T2, też musimy go zrobić. Też musimy go zrobić. No i ekstraktor rudy. 38 paskali. Wiecie co? Dzisiaj chciałbym sobie zrobić mocne zwiększenie ciśnienia, jakkolwiek to brzmi. Dużo osmu, dużo stópek, ale to nie jest problem, stópek mamy od cholery. Z osmem bardziej chyba będzie problem, a nawet też nie. A nawet też nie. Dobra, insekty odkładamy, idziemy robić. Mutagen został, dobra. Zostawmy sobie jeszcze to tutaj. Tu były inne produkty, inne, dobra. To też to tutaj wrzucimy. Mutagen, inne pierdółki, dobra. Niech tak będzie, no i sezonki. To do jedzenia i do wody. Dobra, czyste ku. Możemy działać. Akurat jeszcze jakaś leci chyba ta asteroida. Różowiutka. A nie, to zielone, o nie. To będzie buba. Ja przez ten czas akurat sobie może to porobię. Ale trzęsie, jak w kieleckim. To jest takie utrudniające życie. Nie mogę nic robić, nie no, bez jaj. Wystarczy na razie. O, kamienie w bazie, nie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O, super stópki z tego lecą.
Dołka na motyle. No tego się nie spodziewałem, że z tego stópki lecą. Tego się nie spodziewałem. Ej, ja myślałem, że to jest... Kurde! Tych super stópek tu jest. Ja myślałem, że to jakieś pseudo-ataki, no bo to wyglądało jak jakieś lasery, które w nas waliły, ale to chyba są super stópki. W sensie, no drop tych super stópek. No logiczne, nawet podobnie wyglądały kolorowo, w sensie takie niebiesko... Chuj wie jakie. No ale nie spodziewałem się, że to są stópki. Dobra, wiertło te 4. Robimy to. No. Włącz się. Rozumiem, że tu żadnych stópek nie ma. Trzeba iść na dół. Tu też chyba raczej nie znajdziemy. No jak tak to było ich dużo, w sensie widzieliśmy ich dużo, a teraz się okaże, że nie ma żadnej. Aj, bez sensu. 3-8. Ale tak lepiej pójdzie. Jak wrócimy po prostu do bazy jak ludzie. 8-8-8. Mówię, chcę zwiększyć to ciśnienie jak najbardziej się da. Wróciłem to. Ło! Te super słupki może mi tak odrzucało do tego. Dlatego tam te super słupki były. Może to wcale nie było z meteorytu. No, dawaj, dawaj, dawaj. Akurat full. No i lecimy ponownie. Ponownie, no i kilka rakiet myślę, że też wyślemy. Kilka rakiet chyba też wyślemy. Muszę jeszcze zobaczyć dokładnie, co potrzebowaliśmy do rakiety. Jednego super stopu, really. Dobra, pójdziemy sobie tu. Stąd sobie weźmiemy. Na pewno sporo już się tego nazbierało. Opa. A jednak nie tak dużo. Myślałem, że będzie więcej. Dobra, tu mamy pręty. No i git. No i git. Wyślemy kilka rakiet na ciśnienie i myślę, że będzie dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Tych wiertełek nam trochę przyszło. Doszło. Wręcz. O. Dobra, na ciśnienie. Dużo krzemu, dużo super stópek. Przy krzemu tam było, tak? Przykrzemu. Przykrzemu dwie super stópki. O, to zaraz sobie podwiększymy ciśnienie. Sam sobie zwiększę ciśnienie kawą. Oj. I znów nagrywam oczywiście rano. Znów nagrywam oczywiście rano przed pracą. Dobra. Kryjem. Tu jest kryjem. Możemy w sumie nawet rozłożyć. Nie jest to problem. Ja wziąłem... Ja pierdziele, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem?
Wiem na odwrót, a wyszło jak zwykle. Dobra, super, super mamy sporo. Ojej, ile mamy silników. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 9 silników. No dobra, na razie weźmiemy tak na oko. Na oko to chłop w szpitalu umarł podobno. Ale teraz będziesz. Będziemy mieć sporo meteorytów za chwilę. Strzelaj. Do tej 3. Czwarta rakieta. Czemu nam zabrakło? Może krzem tutaj znajdziemy przy okazji. O, krzemo. Dobra. Nie ma tragedii. O, gdzie ja jestem? Się pogubiłem. Dobra, już jestem. Znalazłem się. Jeszcze gdzieś była pełna szafka. O, tu. Dobra, magnes. Żelazo tu. Zobaczymy, czy nam terraformacja trochę skoczy. Nie wiem, czwarta albo piąta. Trochę mało tych meteorów. Meteorów, tych asteroid. Asteroid. Oj, Shiro. Dobra, więcej krzemu. Tutaj muszę chyba jeszcze walnąć niszczarkę. To iryt leci. Dobra, zobaczymy sobie teraz mniej więcej, jak wyglądają nasze statystyki istnieniowe. Trochę tych rakiet wysłaliśmy. Dobra, żelaza nie potrzebuję, bo żelaza mam chyba od cholery. No właśnie, standard. Nie używam go. Znów będzie krzyki lament. Ups, coś zniszczyłem. Znowu będą mi w komentarzach pisać, że nie chcę terraformować planety. No, i znowu będą mówić, że nie chcę terraformować. Będzie mi przykro. Tak szczerze to nie, ale okej. No idzie to chyba lepiej. No, tak mi się wydaje. Ciśnienie jest na plusie. Nie rozumiem, co tu jest napisane, ok.
taką plus ciepło, plus ciśnienie, plus biomasa. Ale to ciśnienie wcale nie rośnie jakoś super. Ciśnienie plus 12 000%. Może bardziej na tlenie powinniśmy się skupić. Jak tutaj to wygląda? Motyle. Tylko co było potrzeba do... Pewnie jakieś nasiona nulna i tak dalej. W sensie do tlenu. Tak mi się wydaje, że to były chyba nasiona nulna. Jakieś inne duperelki. Sobie weźmiemy, żeby tego nie zabrakło, bo to do mutagenu się przydaje. Czekajcie, zobaczmy. Wytwarzanie ciepła, tego nie potrzebujemy. Mnożnik roślin, mnożnik tlenu, mutagen. Właśnie. No właśnie. Czy my to wysyłaliśmy, rakieta z informacją o mapie? Nie pamiętam. Chyba tylko satelitę. Maksymalnie te dwa wysyłaliśmy. Dobra, ja sobie zrobię tu screena. Tego też sobie zrobię screena i tego też sobie zrobię screena. Postanowiłem, w sumie w ogóle postanowiłem robić właśnie częściej screeny, żeby tak nie latać jak głupi. Żeby nie latać jak głupi. Szkoda, że na koniec serii, nie? Dobra, niech to leży. Niech to leży. Czekajcie, muszę zobaczyć, co tutaj było. To nam potrzebne. Próbka z bakteriami. Mutagen. To mamy. Próbkę z bakteriami też będziemy mieć, więc luz. Przynajmniej jedno sobie wyślijmy. Przynajmniej jedno. Czyli rakietki możemy sobie dwie odłożyć. Ohoho. To nam nie jest potrzebne. Będzie chyba nam woda potrzebna w sztukach 3. I kora drzewa. Której nie mamy. Której nie mamy, cholercia. Dobra, ale mamy już to. Po prostu pewnie wziąłem. Ok, dobra, a nic się nie stało. Nic się nie stało, spokojnie. Nie krzyczcie, nie krzyczcie. Tyk. Jeszcze idziemy ci do Ancient Paradise, spokojnie. Nie zostawię was tak z dezinformacją. Czemu tutaj to jest? Dobra, do osmu na razie wsadzimy. Dobra, i... ale nie, dwie słupki nie będą mi potrzebne. No, dwie słupki będą potrzebne. Muszę się najeść. Muszę się najeść. I zrobić sobie jeszcze z kobaltu. Zrobić sobie jeszcze z kobaltu. Ej, my chyba nie mamy tego podstawowego craftingu. Wow, nie mam podstawowego craftingu, nie może być. Żelazo krzem. Nie może być. Gdzie to jest? Gdzie było? Tu jest. Dobra. Trzy pojemniki powinny, cztery pojemniki powinny starczyć. Woda w liczbie sztuk. A w sumie wody nie potrzebujemy. Jedzenia potrzebujemy. Tak, no zaś. Dobra, wysyłamy tlen. Znaczy tlen. Nasiona. I lecimy do Ancient Paradise.
Ale przeleciałem. Kurwa, kory nie wziąłem. Boże. Ale ja lama jestem. Ale ja lama jestem. O, ale wiecie co? To się dobrze składa. To się dobrze składa, bo w sumie... O, mocyla. W sumie... Zrobimy jeszcze jeden myk. Mam plan. Zapytacie jaki? Kurwa, sprytny. Zrobimy sobie tam teleporter. Ja zapominam cały czas, że ja mogę robić teleporty. Dobra, tak. Osm. Zeolit. Raz, dwa, trzy. Jeszcze zeolit. I mamy to. No i fajno. Korę mam? Mam. Już teraz powinienem wszystko mieć. Dobra, wysyłamy Dengraidą. I sobie lecimy na Ancient Paradise. Na Ancient Paradise. Myślę, że dużo nie zwiedzimy dzisiaj akurat tam. Ale na pewno tam wrócimy i na pewno tam ustanowimy teleporter. Ile irydu. Szkoda, że my tego irydu już tak bardzo nie potrzebujemy. Te nasionka sobie poszły. Widać, że to działa w jakiś sposób. No i kochani, jakie mamy w sumie dalsze plany wobec tej serii? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że jak tylko osiągniemy poziom tlenowy, a przynajmniej nie, może inaczej. Nie poziom tlenowy, a pół baterie. Ogniwo raczej. To wtedy dopiero zakończymy serię z Planet Craftera. Tu mnie chyba nie było. Oh yes. Mutagen T2. Fajnie. Tak mi się wydawało, że coś tu może być. Tu pogubiłem teraz. No to było chyba tu. Is? Nie is. Chyba nie jest. Kurde, nie wiem. Nie było tu? A, to było tu. Trochę się nie wczytało. Tu się jeszcze nawet da używać teleportera. Ciekawe, jak długo. Ej, chyba tu można normalnie budować. Ej, no faktycznie da się. Tu się da budować, zarąbiście. To w sumie teleporterek się tu przyda. W sumie teleporterek się tu przyda. No tu sobie ładnie zrobimy wejście. Ancient Paradise. I szukamy. I kochani, szukamy. Szukamy ostatniego klucza, bo potrzebujemy 5 kluczy. Nie wiem, czy one są tutaj, czy może mamy gdzieś indziej zwiedzić, bo to też jest zagadka. To też jest zagadka.
Wiesz co, Ari, tutaj kurczę, nic nie widziałem. Czy ten klucz jest gdzieś tu ukryty? To był celowy zabieg. Wow. Nie wejdę. O. Ciężko mi cokolwiek stwierdzić. No to wydaje się w porządku, że tu nic nie ma. No nie, kurde, tylko nie to. Tam byliśmy. Może to gdzieś tu z boku jest. Nic nie ma, nie ma. Też nie, tu też nie. Tu jest klucz, mamy go. Dobra, to jeszcze dzisiaj wejdziemy chyba do środka. Mamy to. Tak mi się wydało, że nie warto było tam szukać. Pyk. A więc udało się, mamy 5 kluczy. Tu mutageny. Inne tuski. Dobra. To jeszcze tu. Mamy bakłażankę jeszcze do oddania. Okej. Żelazo akurat się jedno zwolniło. Siarka, super stópki, których nie możemy włożyć już, bo nie mamy miejsca. Osm akurat. Akurat. Dobra. Kochani, idziemy do Ancient Paradise. Otworzyć główne wrota. Główne wrota w Ancient Paradise. Długie mają te wrota. Dobra, co my tu znajdziemy? Co my tu znajdziemy? Boże, jak mnie chrypa łapie. Jej, chciałem sobie to wyciszyć. Nie wyszło. Dwie złote skrzynki i od cholery motyli. Co my tu mamy? Złote motyli. Dobra. Motylki. Mutageny. Złota figurka. Kolejne motylki. Tu nic oprócz tego już chyba nie ma. Jest czytanie jeszcze, wiem o tym. Po raz kolejny na nasz naród spada nieszczęście. Jeśli prognozy się sprawdzą, meteor uderzy w planetę już za kilka dni. Miasta, które zbudowaliśmy, splendor, który stworzyliśmy, upadną. Nasza sztuka, tradycje, odkrycie i życie znikną. Znowu nadciąga zniszczenie. Ale tym razem nie uciekniemy, jak robiliśmy to wiele pokoleń temu. Jaki jest sens uciekać, gdy zgon gonicie tak energicznie? Nasz los jest akceptowany. Jesteśmy dumni z tego, kim byliśmy. Pozostaliśmy wierni naszym wartościom. Nasza historia zniknie pod popiołem płomieni i kurzu. Jak życie motyla. Piękne i ulotne. Czas spotkać nasz koniec. Strażnik. Rok niewiadomy. Czyli. Wychodzi na to, że strażnicy upadli, bo uderzył w nich meteoryt. Coś w nich pizdnęło i to oporowo. I dlatego to był ich koniec.
Udało nam się, kochani, w sumie całą tu tajemnicę rozwikłać. Ciężko, bo ciężko, ale się udało. Idę motylki jeszcze może. Te ładne złote. Tu będzie ich więcej. Ui, więcej złotych motyli. Tu już nie mam miejsca. Dobra, to włóżmy je tu. Jak się nie czują samotne. O. No i fajnie. Są złote nasiona jeszcze. Tu są złote nasionka. Te złote nasionka też wykorzystamy, coś mi się wydaje. Mamy sporo mutagenów. Możemy sobie figurki też postawić. Jako nasze trofeum. O, to może też mutageny, można wszystko stawiać. Wow. Może tylko figurki. Takie stricte jest do figurek. Dobra, moi drodzy, ale. To by było na tyle. Spotkamy się na pewno jeszcze w Planet Crafterze raz. To jest minimum, taki mini. Zobaczymy dalej, co będzie. Nie wiem, który to jest odcinek, 39, czy nawet dalej. Nieważne. Mniejsza o większość. I myślę, że spotykając się następnym razem, albo jeszcze może następnym, już będziemy raczej kończyć sobie naszego Planet Craftera. 30% atmosfery. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Do zobaczenia. Hej, hej!